społeczeństwie, w którym coraz więcej związków międzyludzkich ulega rozpadowi, tracimy poczucie współzależności ze światem. Taka społeczna atomizacja kreuje bierność i apatię w obliczu globalnych problemów. Indywidualizm staje się izolatorem międzyludzkich interakcji, a sens coraz częściej zastępowany jest przez zysk, który usprawiedliwia nawet najbardziej nieetyczne i nielogiczne działania. Obraz większości świata redukowany jest do prostego i homogenicznego elementu oni, do którego dołączany jest plik niezweryfikowanych etykiet. Ze społeczności, w której atmosfera podgrzewana jest przez strach przed obcym, ulatnia się empatia, a jej brak pozwala nam nie przejmować się globalną niesprawiedliwością i żyć w przeświadczeniu, że cierpienie obcych ma mniejsze znaczenie od naszego. W ten sposób powstaje obraz obcego, któremu odbieramy atrybuty człowieka – emocjonalność, sprawczość, racjonalność i uprzejmość, przypisując mu wyłącznie złe intencje i negatywne cechy. W pogoni za sensacją i w walce o kliknięcia, media eliminują ze swojego przekazu analityczne treści, a wieloaspektowe globalne problemy redukują do tylko jednego wymiaru. Gdy cały ten zespół społecznej ignorancji, niewiedzy i lęków podgrzewany jest przez agresywną narrację, powstaje toksyczna mieszanka uprzedzeń, która nieustannie sączy się w nasze umysły i prowadzi do reakcji łańcuchowych w naszych emocjach, myślach i czynach. Nie daj się zatruć uprzedzeniom. Myśl samodzielnie. Dowiedz się więcej na www.igo.org.pl.